Polacy kochają włoską kuchnię. Pewnie dlatego, że tak jak w Italii, lubimy karmić i przyjmować gości. Dziś danie z popularnym kurczakiem, ale zdecydowanie w niepolskim wydaniu. Gotuje szef kuchni Rafał Godziemski. Do mojego dania potrzebuję filet z kurczaka. Wytnę kość. Polędwiczkę również usunę. Mogę wykorzystać ją na przykład na kotleciki lub szaszłyki. Wyrównam sobie całą pierś, aby mi się równo usmażyła. Wszystkie skrawki, które zostają, mogą posłużyć nam do zupy, sałatki, makaronów. Ogranicza nas tylko własna fantazja. Tak przygotowany kurczak zostanie nacięty, aby powstała kieszeń. Nie nacinam do końca, w ten sposób. Swój ulubiony ser pokroję w plasterki. Ja użyłem Camemberta, ale oczywiście możemy wypełnić to żółtym lub mozzarellą. Do środka włożę troszkę szałwii. Bardzo intensywny smak. Szałwia na pewno doda ciekawego aromatu mojemu daniu. Odrobina soli, kumnu. Takie nadzienie zamknę bardzo dokładnie. Filet z kurczaka posypię przyprawą z kurczaka oczywiście. I z każdej strony. Przyprawy wetrę bardzo dokładnie. Troszeczkę papryki ostrej dla smaku, koloru, no i wyrazistości. I również wetrę z każdej strony kurczaka. Elegancko. Ale to nie koniec. Całość owinę wędzonymi plastrami boczku. Będę miał pewność, że będzie dobrze smakował, ale też nie wyschnie. Boczek uwielbia szałwie, tak samo jak wiele szynek dojrzewających. I tak przygotowany kurczak ląduje na patelni, oczywiście na rozgrzanym oleju. Olej jest rozgrzany, ale nie będziemy smażyli na mocnym ogniu, aby nie spalić bekonu, ponieważ kurczak będzie w środku surowy. Powolutku będę go smażył. Dla smaku do oleju dodam gałązkę rozmarynu. Chodzi o aromat, który będzie towarzyszył podczas smażenia i przechodził do kurczaka. Poleję olejem, aby zamknąć wszystko, co najlepsze, jak najszybciej w środku mojego mięsa. Troszeczkę szałwii i smażymy. Kurczak i bekon powolutku się smaży. Pięknie kurczak się zamknął, boczek przypiekł i nie rozwinął. Polejemy na drugą stronę. Wygląda naprawdę doskonale.
dokroję odrobinę cebulki. Kilka krążków. I dorzucę na patelnię. Jeden pomidor pokrojony w grubą kostkę również wyląduje w moim kurczaku. Już powoli idziemy we włoskie klimaty. Oregano. Czarny pieprz. Teraz przez Francję dużo masła, aby powstał sos. Natka pietruszki. Drobno pokrojona. Już czeka na swoją kolej. Sprawdzimy, jak się czują pomidory i kurczak. Kurczak na pewno jest w środku surowy, ponieważ jest jeszcze miękki. Ale gdy dolejemy białego wina, na pewno dojdzie. Świeży szczypiorek. Pokroję go drobno. Tyle w zupełności mi wystarczy. I dorzucę do pomidorów. Nic się nie stanie, jeżeli pomidory się rozpadną. Chodzi o to, aby powstał bardzo dobry sos. Cebula, pomidory, białe wino, oregano, szczypiorek, pietruszka. Myślę, że w połączeniu z kurczakiem, szałwią i serem będzie doskonałe. Kurczak na pewno już doszedł. Sos się zredukował. Czas na pietruszkę. Pokrojona natka ląduje na patelni. Całość zamieszamy. Tak przygotowane danie na pewno podam z jajkiem w koszulce. Idealnie. Do mojego dania potrzebuję jajko poché. Do gotującej się wody dodam sól, ocet winny. Ja użyję biały, ale z powodzeniem możemy użyć czerwonego. Oczywiście wodę możemy zaaromatyzować jakimkolwiek ziołem lub po prostu zostawić tak, jak jest. Zakręcimy wodę i wbiję jajko. Woda cały czas krąży naokoło jajka, dzięki czemu jest jego piękny kształt zachowany, nie rozlewa się tak mocno. Białko zaczyna się ścinać, w środku żółtko jest na pewno jeszcze surowe. I takie będę chciał, aby pozostało. I tak przygotowane jajko dodam do mojego dania. Idealnie.
kurczaka położę na desce, aby go przekroić, a na talerz już ułożę pomidory z cebulą w sosie winnym. Ależ pachnie. Szkoda, że Państwo faktycznie tego nie czują. Sprawdzimy, jak kurczak w środku. Idealny. I jeszcze kawałeczek obok. Poleję delikatnie sosem. Jeszcze dołożę pomidora i jajko poszę. Świeża szałwia do dekoracji. Latka pietruszki. Świeży szczypiorek. I kurczak polsko-włoski gotowy. Smacznego. Nożem i widelcem co tydzień w Państwa domach. Garść porad, przepisów i inspiracji. Do zobaczenia w TVP i na Facebooku.